Cześć, witam Was wszystkich, z tej strony Bartek. Oglądacie właśnie kanał poświęcony astrologii ewolucyjnej, czyli temu, jak być swoim własnym astrologiem, jak śledzić swoją własną drogę ewolucji. A dzisiaj porozmawiamy sobie na temat właśnie pełni Księżyca, która ma miejsce właśnie w tym momencie, dokładnie dzisiaj, czyli 20 października o godzinie 4:57 mniej więcej, tutaj gdzie ja mieszkam, czyli na wschodzie Polski w tej chwili. Jak widzimy, pełnia Księżyca symbolizowana jest przez opozycję Słońca i Księżyca. Księżyc jest w znaku barana, czyli stąd właśnie pochodzi nazwa pełni Księżyca, ponieważ tam gdzie jest Księżyc obecnie na niebie, można powiedzieć, że tam też występuje tropikalny znak barana. Oprócz tego, to co widzimy, no to mamy tutaj bardzo ciekawy aspekt, który tworzy Pluton. Pluton tworzy tak zwany półkrzyż do pełni tutaj. Czyli Pluton jest kolejnym uczestnikiem tego, co się tutaj praktycznie dzieje. I jest on trochę taką balansującą obydwie strony energię. Dlaczego obydwie strony? Ponieważ gdy mamy moment pełni Księżyca, to znaczy, że energia męska, czyli yang, czyli ta, która wychodzi od źródła, jest w totalnej opozycji do energii żeńskiej, czyli yin, czyli do tej, która absorbuje, do tej, która zwraca się do środka, czy też do źródła. Można powiedzieć, że gdy mamy pełnię w znaku barana, to jest dodatkowo spolaryzowane. Dlaczego? No bo znak barana jest znakiem, który rozpoczyna zodiak. Zodiak naturalny, ale również baranem włada Mars. I Mars, jak wiemy, często jest dostosowany do energii męskiej, Mars. Natomiast po drugiej stronie mamy wagę i tak się składa, że waga, nią włada Wenus, a Wenus często jest utożsamiana z kobietami, czyli mamy tutaj pełnię Księżyca i dodatkowo mamy też Plutona, prawda? Tak się składa, że ten Pluton w Koziorożcu, no to można wytłumaczyć w taki sposób, że on tutaj po cichu przygląda się tej pełni, ponieważ Pluton bardzo często działa w sposób podświadomy, czyli działa w taki sposób, jakby działał za kurtyną tego, co człowiek jest w stanie dostrzec. Dlaczego? No bo Pluton włada archetypem Skorpiona, a Skorpion bardzo zbliżony jest i skoncentrowany na zadawaniu sobie pytania dlaczego. I to nie jest coś prostego, odpowiedzi na pytanie dlaczego ktoś jest jaki jest, dlaczego ktoś ma takie pragnienia, a nie inne. Te odpowiedzi zazwyczaj nie są, nie przychodzą nam łatwo, nie przychodzą od razu, czyli Pluton jako władca Skorpiona, dodatkowo tutaj on się do tej pełni właśnie, tutaj przygląda się na tę pełnię w pewnym sensie. To, co widzimy jeszcze oprócz tego, to to, że po stronie Słońca mamy też Marsa. Mars robi koniunkcję ze Słońcem. Parę dni temu on zrobił dokładną koniunkcję ze Słońcem. Nadal jest w tej koniunkcji ze Słońcem. Ale to jeszcze to, co widzimy tutaj, co się dzieje z Marsem, to to, że Mars jest w aspekcie trygonu 240 stopni z Jowiszem, który, uwaga, wyszedł zupełnie niedawno z retrogradacji, tak samo jak i Saturn, tak samo jak i Pluton. Czyli sam fakt, że planety socjalne plus jedna planeta generacyjna, jaką jest Pluton, wyszły z retrogradacji, samo to już oznacza przyspieszenie momentum naszego ewolucyjnego. Dlaczego? No bo przez ostatnie miesiące te planety, trzy tutaj, Jowisz, Saturn i Pluton, były w retrogradacji, czyli można powiedzieć, że szukaliśmy rozwiązań pewnych do tego, jak odnosić się do siebie w społeczeństwie, jakie nowe zasady też wprowadzić w społeczeństwo, które będą bardziej reflektowały nasz obecny stan kolektywu.
Trudne to jest, co powiedziałem, ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że Saturn i Jowisz, te dwie planety, 20 w grudniu, nie pamiętam dokładnie daty, ale w grudniu tamtego roku wykonały koniunkcję ze sobą i rozpoczęły nowy cykl. I to, gdzie jest Jowisz w stosunku do Saturna, on jest w teraz tak zwanej nowej fazie. To znaczy, że tuż po tej koniunkcji, no mamy już prawie że rok po tej koniunkcji w tamtym roku, która się odbyła między Jowiszem i Saturnem, oznacza to, że cały ten rok staraliśmy się eksperymentować z nowymi zasadami. Staraliśmy się metodą prób i błędów nadać jakiś nowy sens ogólnie naszemu całemu społeczeństwu. Natura fazy planetarnej, w jakiej jest Jowisz do Saturna, czyli pomimo tego, że one nie są w koniunkcji, Jowisz jest tuż przed Saturnem. To znaczy, że wkraczamy dopiero w nowy 20-letni cykl Jowisza i Saturna, który dosłownie trwa od koniunkcji do koniunkcji. I akurat ten moment, w którym jesteśmy, cały ten rok poprzedni, zmienialiśmy swoje postrzeganie dotyczące tego, czym jest społeczeństwo, tego, co ma również przyjść. Ta natura, taka natura położenia Jowisza względem Saturna, ona daje powszechny niepokój ludziom, związany z przeczuciem, że okej, wiem, że coś się dzieje, wiem, że muszę coś nowego zrobić, ale jeszcze nie wiem co. Niepokój pojawia się wtedy, kiedy po prostu czujemy, że nie wiemy, co jeszcze nas, co nas czeka, jak nasze obecne poczynania, w których to wiemy, że coś nowego musi powstać, musimy tak jakby zacząć coś nowego, nie możemy powrócić do tego, co było kiedyś. Niepokój, powszechny niepokój powstaje z tego powodu, że każdy czuje, że musi coś zrobić, musi dokonać jakąś akcję, wie, że coś się musi zmienić i tak naprawdę boimy się tego, że wrócimy z powrotem na stare śmieci. I teraz, gdy Jowisz i Saturn wyszły z retrogradacji, to oznacza, że praktycznie w ostatnich kilku miesiącach dłubaliśmy wewnętrznie w sobie. Zastanawialiśmy się wewnętrznie, jak się dostosować do obecnych zmian, jaką pozycję przyjąć. Czy to będzie pozycja obronna, czy być może to jest pozycja, która sprzyja wszelkim zmianom, wszelkim nowym regulacjom, wszelkim nowym pomysłom, które będą realizować kształtowanie się naszego społeczeństwa. Czyli zastanawialiśmy się wewnętrznie nad tym, jak każdy z nas teraz odniesie się do tego. No i w ostatnich dniach Jowisz i Saturn wyszły z retrogradacji. Tak się składa, że Jowisz wyszedł z tej retrogradacji, no i teraz będzie w ruchu prostym i praktycznie już tutaj nie cofnie się do wodnika. Będziemy musieli poczekać mniej więcej następne 12 lat, ponieważ tyle trwa cykl Jowisza. I teraz Jowisz tak naprawdę chce wkroczyć już na dłużej w znak ryb. Ale nie o tym jest to nagranie, dlatego wróćmy do samego momentu pełni. Czyli tak, podsumowując, dwie planety wyszły z retrogradacji, planety socjalne, plus oczywiście też Merkury wyszedł z retrogradacji. No i dzisiejszy dzień, 20 października, mamy, to jak ja odczuwam, to mamy po prostu taki silny przypływ energii do tego, żeby właśnie wyzwolić się, do tego, żeby zapomnieć coś, co należy do przeszłości i zupełnie zacząć coś nowego. To może objawić się raptownością. To może objawić się czasami wybuchem agresji, wybuchem i taką zbytnią intensywnością swojego działania. A dlaczego? No bo ta pełnia księżyca jest w znaku barana. A tak się składa, że relacja, w jakiej jest Jowisz do Saturna, ponieważ Jowisz się szybciej porusza niż Saturn, on jest w tej nowej fazie. I to bardzo przypomina ta nowa faza, coś nowego, nowy początek, bardzo przypomina ta nowa faza energię barana. I ta pełnia, ponieważ jeszcze jest w półkrzyżu do Plutona, to tak naprawdę to jest
potencjał do tego, żeby odrzucić coś, co dłużej nam już nie sprzyja, co dłużej już nie jest zdrową substancją, na której może budować się coś. Ten Pluton to symbolizuje i tak naprawdę dokonać przełomu jakiegoś. Obserwujcie sobie, jak będą wyglądały wasze kolejne dni, jak będzie wyglądała druga część cyklu księżycowego, w którym obecnie jesteśmy. Mam wrażenie, że z powodu tego, że i Jowisz, i Saturn wyszły z retrogradacji, i Merkury wyszedł z retrogradacji, jeżeli chodzi o skalę taką społeczną, mam wrażenie, że tutaj zobaczymy rozwój, przyspieszony rozwój wydarzeń dotyczących sami wiecie czego. I mam wrażenie, że to jest tak jakby, to jest moment, w którym nie będzie już odwrotu od pewnych rzeczy. Dlaczego nie będzie odwrotu? No bo uczestniczy w tej pełni Pluton. A Pluton jest planetą tego typu, że jeżeli on dokonuje jakiegoś aspektu i to jest akurat napięty aspekt tutaj, prawda? Jest to półkrzyż, czyli mamy tutaj dwie kwadratury między Słońcem a Plutonem, Księżycem a Plutonem i oprócz tego Mars też zbliża się do kwadratury z Plutonem. Mam wrażenie, że dosłownie zostawiamy to nasze wyobrażenie tego, jak było kiedyś, jak chcielibyśmy, żeby było i teraz wkraczamy w zupełnie nowe terytorium za sprawą właśnie pełni Księżyca w Baranie, za sprawą tej lunacji, ponieważ również Mars tutaj uczestniczy, prawda? A Mars, jeżeli chodzi o proces rozwoju, ewolucji człowieka i ogólnie kolektywu ludzkiego, Mars jest tak zwaną przednią krawędzią ewolucji. To jest to, co czujemy, że musimy zmienić, ponieważ Mars jest bardzo personalny, na maksa subiektywny. Mars, tam, gdzie jest Mars w czyimś horoskopie, to dotyczy ciebie. Tylko ciebie. I to się czuje praktycznie w ciele wręcz, tą energię Marsa. Czyli nie zdziwiłbym się, jeżeli ten dzisiejszy dzień byłby na maksa energetyczny, obfitowałby w dużo takiego momentum do działania. Zrobię trochę tu, zrobię coś tutaj, prawda? Dużo się dzieje, tutaj pójdę, tu się gdzieś zakręcę, prawda? Dlaczego? No bo ta energia właśnie Księżyca w Baranie, ta pełnia w Baranie daje trochę nam taki impuls emocjonalny, ponieważ pełnia nów dotyczy emocji, impuls emocjonalny do tego, żeby na nowo zacząć odczuwać tą rzeczywistość w nowy sposób. Chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, którą tutaj wykonuje nam Mars, ponieważ Mars w znaku wagi jest w trygonie z Jowiszem, prawda? Czyli mamy ten aspekt tutaj na niebiesko zakreślony. On wykonuje tutaj trygon i ten rodzaj trygonu, tak się składa, jest trygonem 240 stopni. Jest to trygon socjalny, czyli mamy tutaj tak jakby nowe podejście, nowy światopogląd dotyczący tego, jak chcemy każdy z nas osobna widzieć relacje z innymi. Czyli ten Mars w znaku wagi, pomimo tego, że w wadze nie czuje się zbyt dobrze, nie czuje się zbyt swobodnie w swoich działaniach, ponieważ waga, ten archetyp naturalnie powoduje, że no, to działanie skoncentrowane Marsa zaczyna się wahać w znaku wagi. Mars stara się być dyplomatyczny, kiedy jego naturą jest po prostu działać subiektywnie. Mamy tutaj sprzyjający trygon, jeżeli chodzi właśnie o Marsa i Jowisza. No i zarówno Mars, jak i Jowisz są elementami w horoskopie, które symbolizują wzrost energii. Jowisz to jest bardziej taki wzrost, można powiedzieć, że monumentalny wzrost, prawda? Jowisz wyolbrzymia pewne rzeczy. Natomiast Mars powoduje, że działania nasze, czyli nasze czyny, dają wzrost. Czyli mamy i Jowisza, który wyszedł z retrogradacji, i Marsa, który tutaj sobie właśnie ułożył się w tym trygonie. I to dodatkowo może spowodować momentum do działania, momentum do takiego, nie momentum, ale przypływ
optymizmu, jeżeli chodzi o to, co będzie się działo, to w którą stronę idziemy, ale również to, w którym miejscu każdy z nas się znajduje. Tak się składa, że jeżeli chodzi o węzły księżycowe, które symbolizują ewolucję, a są nimi południowy węzeł, strzelec, północny węzeł, bliźniąt, samo wyjście Jowisza z retrogradacji tyczy się również spraw, z których chcemy się wyzwolić. Dlaczego? No bo tutaj mamy południowy węzeł w znaku strzelca. Jest w drugim stopniu znaku strzelca. Akurat oś księżycowa jest w retrogradacji praktycznie 90% czasu. Węzły są w retrogradacji. Czyli od momentu, gdy południowy węzeł i północny węzeł znalazły się w znakach strzelca i bliźnięta, minęło wiele miesięcy i teraz zbliżamy się tak naprawdę do zmiany węzłów księżycowych z osi strzelec bliźnięta na oś skorpion i byk w następnym roku. Ponieważ południowym węzłem w strzelcu włada Jowisz, czyli jest władcą jego, władcą naszej przeszłości. Jego wyjście z retrogradacji tuż przed pełnią powoduje, że można powiedzieć, że bagaż, który staraliśmy się rozpakować i w którym staraliśmy się coś znaleźć, bagaż dotyczący doświadczeń przeszłości, ten bagaż tak naprawdę zagubił się i gdzieś zostawiliśmy go, ten bagaż. Czyli to co dotyczyło przeszłości, praktycznie odrzuciliśmy w jakiś sposób. Dlaczego? No bo przez ostatnie mniej więcej półtora roku plus minus południowy węzeł w strzelcu władany Jowiszem, on oznacza, że nabywaliśmy tak jakby nowego podejścia, nowego konceptu tego, jak każdy z nas integruje z większą całością. A czym jest większa całość? Większą całością jest nasze społeczeństwo, jest planeta, jest kontynent, jest nasz układ słoneczny. Tym jest większa całość i każdy człowiek ma relację indywidualną między sobą, a większą całością. Tak się składa, że Jowisz pomaga nam w samym procesie dojścia do zrozumienia tego, że ktoś nie jest tylko częścią na przykład swojego kraju, swojego jakiegoś klubu piłkarskiego, tylko jest częścią czegoś o wiele większego. No i wyjście Jowisza z retrogradacji i teraz rozpocznie się jego powolna podróż ku końcu wodnika i wejdzie w znak ryb, oznacza to, że ostatecznie staraliśmy się odłączyć tak jakby i wyzwolić z pewnych przekonań, które nie mogą mieć dłużej racji bytu. Dlaczego? Ponieważ Jowisz i Saturn, gdy są w wodniku, one chcą, abyśmy wyzwolili się z pewnych utartych przekonań, utartych zasad dotyczących tego, jak powinno się żyć, jakie są zasady w danym miejscu, w danym społeczeństwie, w danym państwie, co można, czego nie można. My staraliśmy się z tego wyzwolić, ponieważ taką naturę przejawia archetyp wodnika. Zastanawiam się, czy niektórzy z Was nie czuli na przykład, że w ostatnim roku czas przyspieszył. To też jest naturą wodnika. Czas przyspiesza, ponieważ wodnik sprawia w ludziach i to na takim przykładzie mogę to podać Wam. Archetyp wodnika w ostatnim czasie można zrozumieć w taki sposób. Na przykład ktoś zamknął Was na kwarantannie i Wy nie wiecie, co tam robić. I jesteście tak jakby odłączeni, bądź też ten czas spędzony na kwarantannie jest zamrożony, a Wy z boku przyglądacie się, jak eventy, jak wydarzenia w życiu ludzi mijają. Wy jesteście gdzieś z boku, ponieważ musicie odsiedzieć na przykład swoje na kwarantannie, a życie płynie. Ale pozycja, z jakiej wy obserwujecie ją, znowu na przykład na tej kwarantannie, jest taka, że jesteście troszeczkę, macie dystans. I tym jest wodnik. Tym jest właśnie archetyp wodnika i tym też jest obiektywizm, który pochodzi z archetypu wodnika. Wodnik to jest inaczej odłączenie się. A jak się to odłączenie dzieje? Poprzez takie wzięcie kroku w bok i obserwację. Czyli no, zastanówcie się, czy właśnie
nie mieliście wrażenia, że w ostatnich miesiącach ten czas po prostu tak jakby przeleciał nam przez palce, tak szybko minął ten rok, w którym właśnie, w zasadzie nie rok, ponieważ no prawie rok, do grudnia to będzie rok, te ostatnie miesiące. Tak działa wodnik, z tym, że no, Jowisz już tutaj nie wróci do wodnika i można powiedzieć, że to jest teraz taki jest nowy rozdział trochę dotyczący tego, jak będziemy po prostu żyć między sobą. Dlatego, moi drodzy, ta pełnia Księżyca na poziomie personalnym, indywidualnym, to jest bardzo dobry czas do tego, żeby działać po swojemu, do tego, żeby być pionierem w swoim życiu, do tego, żeby wziąć odpowiedzialność też za swoje życie. Dlaczego? Z powodu Plutona w Koziorożcu. On chce, żebyśmy stanęli do boju za siebie, za swoją autonomię, żebyśmy wiedzieli, jak stawiać granice, żeby nikt nam nie wszedł na głowę, a przede wszystkim nie wszedł na głowę wolności i autonomii ludzkiej jednostki. Czemu? Bo Pluton w Koziorożcu pokazuje nam, jak system, którego każdy z nas po części jest autorem, tak naprawdę ograniczył naszą wolność. Pluton w Koziorożcu, można powiedzieć, że te struktury systemowe tutaj są tak zawiłe, że już nie traktują człowieka jako jednostki indywidualnej, niezależnej i zupełnie innej od innych. Ludzi jest tyle bilionów na Ziemi, każdy jest inny, natomiast system działa w taki sposób, że chce dostosować każdego do jakiegoś szablonu. I system, mam na myśli zasady, mam na myśli tutaj reguły ogólnie społeczne, jakie przyjęło się, że mamy. Oczywiście jakieś są potrzebne, żeby to w ogóle funkcjonowało, żeby nie było jakiejś anarchii, ale zastanówmy się, czy za bardzo nie popuściliśmy trochę kontroli i autonomii nad swoim własnym życiem, jeżeli chodzi o to, jaką kontrolę może mieć nad nami społeczeństwo, państwo, instytucje, rząd. I w ostatnich miesiącach to jest tak naprawdę to, co było podkreślone. Można powiedzieć, że każdy z nas widział, co się dzieje, każdy z nas zaobserwował, gdzie za dużo jest wpływu władzy, gdzie za dużo jest wpływu tych struktur, saturnicznych struktur systemu, w którym żyjemy. Także, moi drodzy, to jest dobra energia do tego, żeby tak naprawdę skoncentrować się na sobie i zastanowić się, jak ja mogę w obecnych okolicznościach poznać siebie w nowy sposób. Jak ja mogę zaakceptować, że okej, to, co było kiedyś, w przeszłości już nie powróci. Jesteśmy tu i teraz. Baran, księżyc w znaku barana, to jest tu i teraz. To jest obecny moment w czasie, obecne minuty i sekundy. Tym jest baran, ponieważ jest to ta iskra do życia. Baran to jest archetyp ognia, ognia kardynalnego, który działa, działa, działa i tak jakby cały czas płonie coś, cały czas pali coś, ten ogień. Taką naturę ma archetyp barana. I ponieważ księżyc jest w baranie i ta pełnia jest w znaku barana, to każdy z nas może emocjonalnie czuć potrzebę zrobienia czegoś, potrzebę działania. Czasami można nie wiedzieć, co to będzie, w którą stronę ukierunkować tą energię, ale to jest ok, ponieważ to jest taka natura jest tej energii barana, żeby po prostu działać i pójść za instynktem, przede wszystkim za instynktem. Bo baran włada instynktem. A czy jakim instynktem? Do poznania samego siebie. Ponieważ baran i Mars jest to samo poznanie. Jest to droga do poznania, nie miasta, poznania, ale droga do poznania siebie, swojej natury, swojego życia. To jest przednia krawędź ewolucji. I ten instynkt bardzo rzadko, kiedy myli się, jeżeli faktycznie wsłuchujemy się w ten instynkt. A dlaczego? Bo jeżeli wsłuchamy się w ten instynkt, to ten instynkt realizuje wyższą oktawę ewolucji, którą jest Pluton. Archetyp barana, można powiedzieć, że realizuje podświadome cele Skorpiona. Tak samo jak Mars świadomie realizuje podświadome cele Plutona. Zbliżamy się do kwadratury Marsa z Plutonem. Jeszcze w tym miesiącu. To jest kolejny
Można powiedzieć, że moment w tym prawie że dwuletnim, w tym dwuletnim cyklu Plutona i Marsa. Jest to kolejna kwadratura, która symbolizuje, że musimy dokonać działania i akcji i jesteśmy wręcz wpychani w tą akcję przez ewolucję. Z tym, że Mars w kwadraturze do Plutona, to ta akcja nie odbywa się na takiej zasadzie, że okej, ja zrobię coś w świecie fizycznym, tylko na takiej zasadzie, że ta akcja dzieje się w umyśle naszym, w świadomości. Musimy dokonać zmiany myślenia w pewnym sensie. Także moi drodzy, mam nadzieję, że to nie było zbyt zawiłe, ale takie mam odczucia co do tej pełni w znaku barana. Ja osobiście czuję przypływ energii do działania. Tak mi się wydaje, że to chyba właśnie ten księżyc w baranie, ponieważ już od wczoraj no jakoś tak taka dziwna raptowność, dziwna taka spontaniczność we mnie po prostu się wykluła w pewnym sensie. Najważniejsze, żeby pamiętać o tym, żeby włączyć też innych w swoje życie. Żeby czasami nie użyć tej energii na takiej zasadzie, że a, mi to wszystko wolno, to ja mogę zrobić co chcę, mogę pójść z tą osobą gdzieś, prawda, zostawić tą, nie myśleć o tym, co inna osoba w ogóle chce powiedzieć, prawda, na temat moich działań. Ważne, żeby to balansować, ponieważ oś znaków baran i waga dotyczy też tego, jak my dochodzimy do kompromisu pomiędzy chęcią realizacji siebie, a zależnością od innych, a byciu w relacjach z innymi, prawda? To jest zawsze, można powiedzieć, ta energia jest zawsze w polaryzacji, prawda? Czy postawię na siebie, czy może jednak odstawię to na jakiś czas i skupię się na tym, żeby relacja, prawda, mogła ewoluować, moje relacje z innymi. Także tutaj chyba potrzeba mieć taki również zdrowy rozsądek, jeżeli chodzi o te działania. Także warto będzie obserwować to, co przyniesie nam reszta tego cyklu księżycowego, ponieważ pamiętajcie, cykl księżycowy wbrew pozorom nie trwa od nowiu do pełni. Zapominamy bardzo często o drugiej części cyklu księżycowego, czyli dwóch tygodniach tuż po pełni. To, co się teraz działo, przez ostatnie dwa tygodnie ta energia budowała się, żeby po momencie pełni, czyli po momencie dnia dzisiejszego, została rozdysponowana, ale już nie w życiu tak jakby tylko subiektywnym, w życiu jednostki, tylko tak jakby przechodzimy w drugi poziom cyklu księżycowego, który dotyczy bardziej już takich kwestii kolektywnych, społecznych, tego jak ta energia, która budowała się do pełni, od nowiu do pełni, jak ona zostaje przekazana dalej, tak jakby, przekazana do większej jeszcze całości, do tego, z czym człowiek ma relację, tak jakby. A każdy człowiek ma przede wszystkim relację z rzeczywistością, jest w relacji do innych, jest w relacji do społeczeństwa, jest w relacji do Boga. Bez relacji jednej rzeczy do drugiej nie istnielibyśmy. Prawda? Każdy z nas ma relację do rzeczywistości, każdy ma relację z samym sobą również. Czyli no, to są rzeczy, nad którymi warto jest się zastanowić. Także moi drodzy, ja Wam z tego miejsca życzę spokoju, żebyście ukierunkowali tę energię, żebyście eksperymentowali, bo wydaje mi się, że jest warto eksperymentować. Ten obecny moment ma dużo potencjału do zmiany, dużo takiego do działania, do takiego wyzwolenia się, do przełomu. To chciałem powiedzieć, do przełomu w życiu indywidualnym, przełomu również w sferze czyichś relacji i odnoszeniu się do relacji, jakie istnieją w czyimś życiu. Także widzimy się już niedługo. Mam nadzieję, że po prostu tutaj każdy z nas wyjdzie z tego cały i sucho. Trzymajcie się, do usłyszenia.